nóż. Chodź, druga. Nie zrobię tego, Jedi. Po tylu stuleciach wciąż marzę o Tanalorze. Miałem nadzieję, że jeszcze go ujrzę, lecz nie będzie mi to dane. Brajwic. Dagan Gera stoi na twej drodze. Nie rób tego. Tylko jeden z was dotrze do Tanaloru. Jedi, obdarz mnie śmiercią wojownika. Masakra. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. Dobra, tu mam to. Jesteś tam? Kal, nie wiem co zrobiłeś, ale te droidy tępy zmijają się w popło. Lądowisko jest czyste. Zaraz posadzę modliszkę. Przyjąłem. Będziemy na ciebie czekać, młody. Może Ravis miał rację. Dagan odrzucił kodeks Jedi, a teraz ma obsesję na punkcie Tanaloru. Czy tak bardzo się od niego różnimy? Nie przejmuj się. Dzięki za wsparcie.
Muszę zajrzeć w głąb siebie. Tak jest. Zdobądźmy tą moc. Ja brutali? No, ja brutali. Mordowanie to moja pasja. Oberwałem mi co z tego. No, to jest jeszcze jakaś pogłoska, tak? Co tu jest w ogóle? No, jakiegoś masza trzeba znaleźć, dobra. To przyjechało, dobrze. Zróbmy sobie jeszcze to przy okazji. Jak już tutaj na Księżycu jesteśmy, to... No, bo nic więcej w sumie nie ma, nie? No nie ma. O kurde, okej. Okay. To ma być Jedi, no tak. No, nie spodziewałem się takiego towarzystwa. Easy. Dobra. Kolejny holokrążek łowcy nagród. Pokażmy to Cage. Dobra. Harmonia, nice. Dobra, dobra. Czyli to mamy done. O!
Dobra. Zatrzymaj się. Et tu brute contra me? Crash? Ja już sądziłem. Ale dziwne zachowanie. W ciebie strzela, pędź tak szybko jak gazela. Do salonu, fajlunu, na księżycu zniszczonym. Ej, patrzcie, wciąż żyje, jak leci młody. Kal. Nie wiem jak, ale wsadziłeś kij w mrowisko. Ravis nie żyje. Wszystko jasne. To co będzie dalej? Lot na Kobo? Chyba tak. Słuchaj, rakietowcu, pomóż mi. Tak. Nie teraz. Potrzebuję czasu, żeby pomyśleć. Ojeju, kurde, nie teraz. Potrzebuję czasu, by pomyśleć. Zobaczmy, co nas czeka. Kobo, świetnie. Od dawna chciałem sprawdzić, co u Monka. Jezus. Okej. Okay. To zobaczmy, co dalej. Muszę oczyścić umysł. Aha. Coś cię trapi. Znowu. Czytasz mi w myślach? To żadna sztuczka. Po prostu to widzę. Na tym księżycu widziałem starcie Dagana z Sandari. Tak pochłonęła go myśl o Tanalorze, że zupełnie się zatracił. Przypomina mi to moją długą walkę z Imperium. Nie chcę skończyć tak jak on. Jesteś bardzo uparty, ale nie kierujesz się ambicją. Nie rozumiem, dlaczego nie dostrzegła w nim zmiany, zanim było za późno. Razem marzyli i razem cierpieli. Nie tak łatwo jest porzucić wspólne marzenie. Tego właśnie się obawiasz? Że się zatracisz? Tak. Trochę. Jeżeli zboczysz ze ścieżki... Skorygują. Naprowadzimy cię.
Śmierć Ravisa dotknęła jeźdźców chaosu. Przez to stali się niebezpieczni. Wcześniej też nie byli zbyt przyjaźni. Zgadza się. Będę dbać o placówkę. Jeźdźcy mogą uderzyć, jeśli uznają, że jesteśmy osłabieni. Okay. Wrócę najszybciej, jak się da. Nie wątpię. A ja będę czekać. O. Nie miałeś włazić na jakąś górę czy coś? Górę? Ale jaką górę, kobieto? Muszę ci przyznać, młody, że sprawy idą lepiej niż kiedykolwiek. A chciałeś odpuścić? Ty zawsze udowodnisz mi, że jestem w błędzie. Wszyscy byliśmy już gotowi się poddać, ale ty nigdy nie przestałeś walczyć. Nie możemy się poddać. Tak, tak, ale czeka nas jeszcze mnóstwo pracy. Po prostu pamiętaj, żeby się zatrzymać i docenić, jak daleko już zaszliśmy. Tak jest. Uda nie ma. Bo gdzieś polazł. Bombowiec, nice. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Tutaj to otworzyliśmy? Tak. Tu nic nie było. Okej, okay, okej. Okay. Tu jest jeszcze coś. Ale nie chcesz pogadać, to nie, łaski bez. Ale tutaj jest, jakbyśmy coś jeszcze mieli do zrobienia. Dobra, czyli to mamy z głowy. Ruszamy! Doskonale! Nowy gatunek. Zasiej go, a ja ci wytłumaczę, co to za roślina. Okej. Zasiejemy coś? Kolczak z Kobo. Nazwa mówi wszystko. Ochrona przed drapieżnikami, a do tego dość skuteczna. Ma wyrafinowane i piękne kwiaty, ale kolce są tak ostre, że lepiej je podziwiać z daleka. No proszę. Później porozmawiamy. No dobrze. Teraz tak. Jest jeszcze jakaś paka. Yeah.
tam wyżej jeszcze coś było. Tak, tutaj coś już jest, tak. Zobaczmy, co tu jest, ha? Nowe roślinki. Czy to jeszcze się świeci? Ta. Bo tu nie. Nic nie ma, git. Git. Czekaj, czekaj, ja tu muszę pospać. O ty kurde, kanalio jedno. Łotna. A, czy tutaj coś mamy? Ładny kawałek. Elegancko. Zatem. Co tu mamy jeszcze? Byliście już w jaskiniach? Czyście? Byliśmy. I co, jest jak mówię? Miałam rację? Nawet nie masz pojęcia. Ale tak, lepiej trzymaj się z dala. Zamierzam. Miło mi cię tu gościć. No, dziękować, dziękować. Coś wpadło ci w oko? Kto wie? Wiedziałam, że wpadnie ci to w oko. Może się przydać. Też wpadło mi to w oko. O, naprawdę? I zrobione. Dobry wybór. To praktycznie do ciebie wołało. Dziękować, dziękować. Klasyk. Wreszcie ci przeklęci dżawowie przestali węszyć w moim miejscu. Widziałem w lesie dżawów. No to więcej ich już nie zobaczysz. Sklecili sobie małą wioskę po drugiej stronie doliny. Pogłoska. Od tamtej pory nikt o nich nie słyszał. Ani jednego. O, tyli. Może sprawdzę, jak sobie tam radzą. Poważnie? Ale z ciebie świętoszek. Dobra, co tu jeszcze mieliśmy? Co tu jeszcze mieliśmy, ludziska? Ej, ty! Zabójco jeźdźców! Podobno załatwiłeś sprawę wieży strażniczej. Oczywiście. Zgadza się. Nieźle. Nie sądziłam, że zdołasz ją załatwić. Ha. Miejmy tylko nadzieję, że reszta z nas nie odczuje konsekwencji.
Nie, dobra. Teraz tak. Tu nic nie ma. No proszę. Fajnie, że się cieszysz. Co znalazłeś, mały? Kto? Kto? Jestem tu nowy. Tylko się rozglądam. Idźmy stąd! Nic tu dla ciebie nie ma! Czego? Nie masz się czego bać. Nie mam się czego bać. Jestem przyjacielem w odwiedzinach. Jesteś przyjacielem w odwiedzinach. Chodź, wchodź, szybko, bo naleci piachu. O! Pozwolę, żebyś mnie powstrzymał! Próbuj, próbuj! A i tak mnie nie powstrzymasz! Zabił własnego brata. No cóż. Kain i Abel. Zdobyto punkt umiejętności, to nie jeden jak widać. I to nie jeden. Dobra, teraz tak. Trzeba dobrze trafić.